O, kochani, z tej strony J-Extreme, a to jest Virtual Morality, epizod drugi. Selfie lub martwe selfie, jak to woli. Seth, please open the door. Seth! Whoa, what's up, sis? Thought you were out for the night. Where's mom and dad, Seth? I need to tell them something. Shit, I think they're out for the night? Someone's killing people, Daddy Long's dead. Znaczy, ta dziewczyna to jest ta, chyba, którą wygonili. Tak, to jest ta, która została wygoniona z imprezy. Tak, to jest ta poznanie po głosie. Uciekła do jakiegoś. Do mieszkania jakiegoś gościa, domu właściwie. Żeby się tam schować. I think Marcus is with them. Oh my god. Okay, calm down. Stay here. I'm gonna lock the door. Serio. To jest chyba jej brat. Każe jej zamknąć, zablokować właściwie drzwi. Ona sobie robi selfie. Nie mogę zrozumieć. Nie mogę zrozumieć nastolatek ze Stanów. Ogólnie nastolatek. My name's Abby Baker, and I think I witnessed a murder tonight. I don't know what to do or who to tell. And... Serio? Serio? Ta dziewczyna miała nóż wbity w głowę. I tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, ona nie ma mózgu, bo ona przyszła z tymi z tą dziewczyną i z tym dziwnym facetem, który bierze narkotyki. Przyszła tylko z zabandażowaną głową. Miała nóż wbity w głowę. Abby, did you see the tweet? Their GPS coordinates for here. Let us in. Koleżanki do niej przyszły i kolega przyszły do niej, właściwie do jej brata, żeby jej powiedzieć, że nie wiem jak to powiedzieć właściwie, że czy widziała tweeta najnowszego, że najbliższe morderstwo będzie właśnie w tym domu. Jakby ta dziewczyna nie miała Twittera. Come on, Abby. Let us in. Puścimy ich. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Hi, Holly. This place is cute. Thanks. Hardy! Oh. Your forehead. Hey, Vince. Hey, Abby. Abby. Look at this stash. Hey, what's going on? Who are these? Tak właściwie to one chyba nie przyszły jej pomóc, tylko się napić. Podejrzewam, że znają. Że te koleżanki i kolega znają tego brata, czy tam kogoś, nie wiem. No, znaczy w sumie duża kolekcja alkoholi. To my friends. Move. Take a shot with us. Nie no, zajebiście, ma dziurę w głowie i jeszcze chce się napić. Dzika impreza.
What the fuck? What the fuck? Oni się bawią, a za ich plecami nawet... Oni nawet nie widzą, za ich plecami ten brat Abby ubiera jakichś gości w worki po ziemniakach. Serio? How about we go to a room that's a little more comfortable? Pójdziemy z Vince'em. Zaprowadził ją do pokoju rodziców. To jest jej babcia czy matka, dobra, nieważne. I robię jej zdjęcia. Czy to ma jakiś sens? No, według mnie nie. Oh, that's going on Instagram right next to the omelet I had this morning. Ready for this jelly? O nie, 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 ludzie. Tutaj będzie scena seksu, więc mam nadzieję, że nie będzie. Nie będę musiał tutaj ograniczeń wiekowych wstawić. Wow. To jest... To chyba kij golfowy. Tak, chyba tak. Chociaż kij jak do selfie to nie jest. Bo tak szczerze, nie używam kija do selfie. Uważam, że ludzie, którzy go używają, to są debile. Nie obraźcie się. Tak, ale to jest kij do... kij golfowy. Jej brat wbił jego koledze kij golfowy w plecy, przebił go na wylot i robi mu teraz zdjęcie. Co trzeba mieć z głową? Thinking, oh my god! You killed him with a selfie stick! Hey, just allow me to explain. No, I don't want to listen to anything you have to say! Abby, I'm your brother, okay? I would never do anything. Tak, to jest jej brat. Yes, I killed Vince, but think about it. Was he really living a life? Everything that he did, he just snapped it, tweeted it, posted it. He was not living a life. He was constructing what looked like a life. The life of Vince Howard Diggs. He summed up in a few Instagram photos. What do you want? We want people to actually live. Not just through their phones. Who's... Aha, czyli on jest za tym, żeby ludzie żyli naprawdę właściwie, a nie tylko żyjąc na Facebookach, Instagramach czy Snapchatach, tylko żeby rozmawiali ze sobą i normalnie się spotykali. Mądre. Let me show you. Pójdziemy z nim. Okay, Seth. Hey guys. Abby, this is spotkanie tych ludzi w workach, po ziemniakach i w maskach dziwnych.
buddy. Everybody, this is my sister. Abby. Hi, Abby. Oh, Abby, we actually have a little task for you. We want you to go back and then rejoin your friend. W idealnym momencie zatrzymamy. Chyba wygląda na to, że niestety nie mamy wyboru. And then be patient. For what? All in good time. Abby, now go. Ziggy po nas przyjechała, czyli na pewno będzie epizod trzeci. Drive. Aha, i na tym się to kończy, tak? Mógłbym teraz powiedzieć do widzenia, zostawcie łapkę w górę, ale nie, nie powiem. Spróbujemy jeszcze raz to przejść. Tym razem. Tym razem nie wpuszczając ich. Idziemy złymi przyjaciółmi. Hey, everything's locked. We're safe. Dad still keeps a gun in the garage, right? Wszystkie drzwi są zamknięte. Ale chyba powiedziała, że żeby sprawdził garaż. I'll get it. Hey, just be careful, okay? Okay. Nie, ktoś na nią poluje i ma na siebie uważać. Mądre! Kto trzyma pistolet w skrzynce na narzędzia? Kto? O, to jest nasz kolega, z którym się zaprzyjaźniamy w pierwszym odcinku, w pierwszym epizodzie. W odcinku też pierwszym, polecam. Który tak właśnie nas tylko wita. To jest Markus. Tak, to jest Markus. Który więzi Rio, ja pierdek. Hold the gun. Were you gonna kill him? Yeah, no. Yes! He's insane! Please! I was just on r/gaming, minding my own business. I don't know what he wants. Shut up! Jeśli tutaj mamy wybór, żeby Leo zabić albo uwolnić. Na pewno wybiorę, żeby go uwolnić. Abby, you know me. You know I'm telling the truth. Mówiłem, posłuchamy Leo. Marcus, you can't just tie people up. I'm letting him go. You're making a mistake. He's dangerous. Ta mina mówi wszystko. No, zgadujemy, kto tutaj będzie? Wojka! Jaki? Yours. Abby, run! Aha, czyli
czegokolwiek byśmy nie wybrali, i tak przeżyjemy. Wsiądziemy do samochodu z Iggy. Abby, get in! Drive! Zobacz, że teraz to się dzieje zdecydowanie szybciej. No i to jest koniec tych przygód w tym epizodzie, jak i koniec tego odcinka. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia w następnym epizodzie i w następnym moim odcinku. Do widzenia.